Wśród książek w mojej domowej bibliotece znalazłam pierwszy tomik poezji poetów półtustych, wydany 20 lat temu, w 1999 roku, przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną imienia Joachima Lelewela w Kutusku. Wśród 12 autorów, których wiersze zostały zaprezentowane, są nazwiska Mieczysława Gąsiewskiego, nauczyciela, niestety nieżyjącego już od 10 lat, i jego syna Włodzimierza. Rzeko moja, rzeko półtuska, rzeko sierpniowa, rozgrzana, leniwa, rzeko styczniowa, lodem skuta, rzeko kwietniowa, głęboka, zdradliwa. Byłaś kiedyś dzika, groźna, ale czysta, i człowiek żył beztrosko, tragedii nie przeczuwał, mącił twą przezroczystość i stale cię zatruwał. Wezbrałaś ponad poziomy, wały poprzerywałaś, zatopiłaś mu domy, nad panem zapanowałaś. Tak o swojej narwi wierszu Powódź mówi ojciec, wtóruje mu winnym syn. Z bagnistych źródeł w Białowieżę leśno i dziką, pokorna, pyszna, leniwa, szybka rzeka mojego dzieciństwa. W powstaniach, wojnach, chorobach niosłaś bezimiennych bohaterów do matki Wisły. Z bagnistych źródeł i zielona, i biała jak kurpie, i jak puszcza kurpiowska, od Ostrołęki do Różana i od Myszyńca do Półtuska. Niezapomniana. I ta sama rzeka w scenach filmowych i życiowych autora, opisana językiem barwnym, plastycznym. Narew to było całe życie małomiasteczkowego Półtuska. Zimą, gdy była zamarznięta, zainteresowanie rzeką jakby słabło. Lody najczęściej puszczały gwałtownie. Zwykle w marcu wraz z większymi roztopami woda zaczęła przybierać. Lód coraz dalej oddalał się od brzegów, przy których rwała, rozszalała topiel. Zwiększone ilości wody coraz bardziej napierały na lodową taflę i lód trzeszczał, zapowiadając rychłe uwolnienie rzeki. Czasem to wszystko działo się w dzień, na oczach setek gapiów, a czasem w nocy prawie bez świadków. W marcu i kwietniu Narew była wroga i niedostępna. W maju jej wody zaczynały powoli opadać. Wreszcie przyszedł święty Jan, to znaczy dzień 24 czerwca. Zazwyczaj w tym dniu zaczynały się wakacje, a wieczorem odbywały się nad rzeką wianki. Wraz z wakacjami na Narwi zaczynały się rejsy. To od autora. W kinie Narew pokazany został filmowy rejs. Autor twierdzi, że ten filmowy, jak i ten prawdziwy, z wycieczki statkiem po Narwi, z Półtuska do Zegrza i z powrotem, prawie nie różniły się. I jeszcze jedno zestawienie poetyckie dotyczące szkoły imienia Jana Ruszkowskiego. Miejsce nauki syna i miejsce pracy ojca. Dla syna moja szkoła to gadatliwy korytarz, drzwi białe, koledzy. To, co wiem, mało. Ławki, rząd, zieloność i czarna tablica. Uśmiech profesora, matura. Dla ojca to radość, duma i przywiązanie. O szkole mówi czule. Znam cię od samych narodzin. Byłem przy twoich narodzinach. Podziwiam cię w rozkwicie. Jesteś sukcesem.
skarbem naszym. Byłaś mi bliska długie lata i nie zapomnę nigdy Ciebie. To określenia wyrwane z okolicznościowego wiersza Mieczysława Gąsiewskiego, zamieszczonego w monografii Szkoły. W scenach filmowych i życiowych autor kilkakrotnie wspomina swoje technikum, nauczycieli, kolegów, opisuje, maluje słowem sceny ze szkolnego życia, ocenia. Na przykład pan Władysław Piotrowski, który wprawdzie był nieco surowy, ale szkołę prowadził wzorowo. Błyszczała nie tylko nowością budynków, czystością, ale też wyróżniała się w wielu dziedzinach. W nauce, sporcie, a zwłaszcza w harcerstwie, z tym, że to już największa zasługa druha Jana Ruszkowskiego, dziadka. Aby ukazać choć ułamek bogatej twórczości Włodka Gąsiewskiego, wspomnę o dwóch jego wcześniejszych zbiorach poetyckich. Ze zbioru Jaszczurowe Laury 1999 szczególnie przemówił do mnie wiersz Serce. Otworzył swoje serce, by ktoś w nim zamieszkał. Jedni tam wchodzili i wychodzili. Dla jednych za małe, dla innych za duże. Nie chcieli zamieszkać. Zamknął więc swoje serce, lecz została ścieżka. W tryptyku Trzy dni później, z 2005 roku, autor połączył refleksję teologiczną i tajemnicę męki Chrystusa z ludzkim życiem i jego bolesnymi doświadczeniami. Stworzył symfonię Krzyża Chrystusa i ludzkiego losu. Serdecznie witamy pana Włodzimierza Gąsiewskiego, doktora nauk humanistycznych, absolwenta kultuskich szkół, nauczyciela, dziennikarza i autora wielu książek oraz artykułów naukowych i publicystycznych. Na jego uznany i potwierdzony talent wpływ miały literackie uzdolnienia, ciągłość kształcenia się i doskonalenia oraz praca, bez której niewiele się udaje. U źródeł sukcesów należy zauważyć wpływ ojca Mieczysława oraz pani Ireny Łapińskiej-Siarkiewicz, niezapomnianej wychowawczyni i polonistki, jak określił swoją nauczycielkę pan Włodek. Ja dodałabym do tego wspomagającą rolę żony pani Krystyny Gargas-Gąsiewskiej. Na powstanie ostatniej książki wspomnieniowej, gdzie sceny filmowe splatają się nierozerwalnie z życiowymi, niewątpliwy wpływ miała babcia autora, pani Janina Ogrodowczyk, dzięki której wnuk był widzem na prawie każdym seansie filmowym i do tego zgodnie z jego słowami na gapę. Bardzo ciepło wspomina babcię, bileterkę, której zresztą dedykuje swoją książkę. Na prawie 300 stronach ukazane zostały sceny dzieciństwa i wczesnej młodości autora, okraszone fotografiami, tymi z odległej przeszłości i tymi współczesnymi, pokazującymi aktualne miasto. Książkowy Andrzejek, bohater wspomnień, przywołał z przeszłości mnóstwo osób, które współuczestniczą w pokazywanych scenach, zabierają głos, posiadają prawdziwe imiona, a często i nazwiska. Równolegle ze wspomnieniami toczy się historia kina i kinematografii. Jest też oblicze internetowe scen, które autor umieszczał w internecie. Przepraszam, w internecie. W okresie od lutego 2017 do lutego 2018. Dając czytelnikom możliwość komentowania, wymiany poglądów, uzupełniania, zadawania pytań, choćby to od wiesi. Włodek, w większości rozszyfrowałam chłopaków,
Mirek, Janusz, Marek, ale główny bohater, Andrzejek. Po pierwszym kontakcie z książką moje pytanie było podobne. O Boże, co to jest? Kim jest ten Andrzej? Uświadomiłam również sobie, że z Włodkiem Gąsiewskim łączy mnie nie tylko technikum mechaniczne, w którym ja byłam nauczycielką historii, a on uczniem, ale też wiele innych spraw i przypadków. Jestem starsza o 12 lat i choć nie jestem rodowitą półtuszczanką, to za taką się uważam po 60-letnim zamieszkiwaniu. Taka półtuszczanka z zasiedzenia. Gdy Włodek zaczynał naukę w szkole podstawowej, ja w tym samym roku zdałam maturę w liceum pedagogicznym, które znajdowało się w budynku obok podstawówki, nazywanej ćwiczeniówką. W szkole ćwiczeń uczyłam się prowadzić lekcje. Znałam prawie wszystkich wymienionych w książce nauczycieli tej szkoły. Niektórzy z nich mieli zajęcia w liceum. Niektórych lekcje ja obserwowałam. Przeżyłam powódź w 1958 roku, która tak zapisała się w pamięci autora. Raz, gdy Andrzejek miał tylko 5 latek, zbuntowana rzeka wdarła się do miasta, zalewając prawie jego połowę. Ja mieszkałam wówczas w internacie, który znajdował się w tym samym budynku, co ćwiczeniówka, tylko że na pierwszym piętrze. Do szkoły chodziłyśmy po kładkach, czyli deskach ułożonych na cegłach. Zielony blok ze wspomnień autora powstawał na moich oczach. Wśród pierwszych lokatorów rodziny Gąsiewskich, rodziny Staroniów, znalazła się rodzina Rzeszotarskich, rodzina mojej koleżanki Basi, późniejszej Ciesielskiej. Wiele razy ją tam odwiedzałam. A na Białej Górze, gdzie biwakował Andrzejek, kilka lat wcześniej uczestniczyłam w biwaku harcerzy z mojego liceum. To tylko niektóre sytuacje. Podobne porównania może przeprowadzić wiele osób ze scen filmowych i życiowych. Zachęcam do przeczytania ciekawej, interesującej książki, która pozwala wrócić do Pultuska z lat 50., 60. i początkowych 70., która pozwala odwiedzić stare kino Narew i zanurzyć się w klimacie filmów z tamtych lat. Jednocześnie proszę o życzliwą wyrozumiałość dla autorów wspomnień, które nie zawsze są i nie muszą być zgodne z tym, co zapisało się w pamięci innych. To dzięki ich odwadze powstają wartościowe i interesujące książki. I o to przede wszystkim chodzi.